Witajcie, z tej strony Woderion. Wiedźmin rodowodkój. Odcinek drugi. Tak, udało mi się tutaj został klatkować tym nowym logo Wiedźmińskim tutaj Netflix, gdzie jest nawiązanie do pierwszego sezonu, tak? Z tej lewej strony jest kolopendromorf. Tak się chciałem tylko pochwalić. Zaczynamy oglądanie drugiego odcinka. Zapraszam. W pierwszych scenkach widzimy tutaj Elfkę, która tutaj. No, chce się zemścić na jakimś elfie. No i tutaj pierwszy minus tutaj, jaki Nasik zrobił, pokazał krasnoludzkie kobiety. To książka zawsze to było tajemnicze. Nigdy nikt ich nie widział. Podejrzewano, że też miał bro, miały brody, nie? No i tak pokazali, no, normalną kobietę, nie? Taka no, standardowa kobieta, nie? Co? Budzi ten mit o krasnoludzkich kobietach niestety. No i dosyć fajna scena, jak ta elka tam wchodzi po prostu. Przerąbuje się przez cały ten budynek szukając jakiegoś elfa z jednym okiem. No i co jest ciekawe, no, rozmawia tym swoim młotem, czy też, no, to jest młot taki. Co też, no, nawiązuje do Barika, czyli no, w postaci Dragonejdża, no. I tak mi to przypomniało się. Tak, urocze kobiety to jest, no. W drugim Dragonejdżu był taki krasno, taki blondyn który miał kuszę Bianka. No i to jest podobnie. Chyba to będzie podobna relacja z tym młotem, jak była z kuszem Drogodejczu. No i widzimy miasto, które było niepokonane, zostało pokonane. No, trzy armii się połączyły. No, nie dziwne, że tutaj miasto padło. No i tutaj oczywiście bohaterowie chcą tutaj najemników zdobyć, żeby tutaj to z najemniku kasa jest na Przechodzą do banku. Ale okazuje się, że po tych wydarzeniach no wszyscy tutaj z banku wypłacili kasę. Więc to, to, to jak najbardziej. Jest coś, co w prawdziwym życiu też się wydarzyło, pamiętamy. Ale tutaj to nie wszystko, bo widzimy Liz gączy, czyli za to dwójką naszych bohaterów. Już tutaj ktoś ich szuka. No, w po prostu Liz Liz Gonczy jest. No i tutaj. Widzimy, że żołnierze wytropili ich. Tutaj będzie pojawiała jakaś dosyć mocniejsza walka. Zobaczymy zresztą. Tak, dosyć to jesteśmy mocno tutaj. Nasi bohaterowie powalczyli, no ale tam żołnierze tylko zobaczyli, że tutaj nie wygają w środku. No to zaczęli, no, tutaj podpalać bank, więc. <laughs> no to było najmądrzejsze posunięcie. O to nie wiem, kiedy pamiętam w historii, właśnie filmów. Że no skoro ty bohaterowie są, no, czemu by do tego nie spalić i oni tutaj zginął, nie? To jest. Szczerze, nikt o tym nie sądził. Takie, no. Dosyć. No, daje do myślenia. No, ale nasi bohaterowie uciekają w tej... Y, przejściu, takim w. W podłodze. No, to troszkę takie głupie teraz. No, bo dlaczego niby od razu tamtędy nie ucieknęli? No, no, musiała być walka. Nie, musiała być scena walki. Więc pewnie dlatego. Jesteśmy też świadkami tutaj. Ataku na cesarzowa, czyli no jakby nie było, nikt nie jest bezpieczny w dalszym ciągu Monarchowie. mamy tutaj dosyć dużo nudnych wątków, Cesarza, która tam się wymyka, dwójkę tutaj gejów. No oczywiście tutaj musi to być, bo inaczej to nie byłby Netflix dzisiaj. No cóż. No i widzimy, że naszych bohaterów tutaj wytropił ktoś. Jakiś taki kurczę wycięty z fajną fryzurą elf. No i tutaj najpierw chcę tutaj wziąć nagrodę za nich. Ale gdy tutaj na bohaterowie mówił, że chcą tutaj pokonać, co się żało, kurczę, on chce się przyłączyć do tej ekipy. Więc no cóż, no. Tak jak mówiłem, zbieranie drużyny jak Dragon Tylko czy oni tutaj teraz zechcą go? No, no on tutaj nie jest, jakby tutaj, godny zaufania, że tak powiem. No i wychodzi na to, moi drodzy, że ta przyjaciółka została dźgnięta, zatruty ostrzem. no i muszą tutaj iść do Wiedźmy, którą tutaj nowy ten członek ekipy zarekomendował, że ona może pomóc, no zobaczymy. No i tutaj, gdy tylko wchodzą przez jakieś tutaj przejście, mają jakieś halucynacje wszyscy, no jakby tutaj się budzą po tych halucynacjach, aczkolwiek tutaj Zwłaszcza ten Earthman, niesamowitą tutaj wizję, gdzie tutaj widzi swojego brata i tą dziewczynę, którą no tutaj uprawiał seks i dlatego go z klanu wrzucili, więc tam no spoko. No i dochodzą do tej tej i przy okazji też Sindrila tutaj spotykają, no którego chcą jakby nie było zabić, nie? Który jest odpowiedzialny za to wszystko Sindril. No i no, no wychodzi na to, że ta krasnoludka z pierwszego tutaj sceny tego odcinka, no, znalazła tego, którego szukała. I co, co w związku z tym? No, no, nic, no, po prostu, no, znalazła go. No i ten główny mak, żeby tutaj zdobyć to mos, musi no, coś poświęcić, czyli, no, poświęca życie tych dwójki dzieci, więc, no, więc tak. No, dowiadujemy się, że wcale tutaj to nie była godna ofiara, no i tutaj będzie potrzebowała prawdziwa ofiara, czyli no na pewno osoby, które ten mak kocha, nie? Pewnie będzie musiał poświęcić. No i koniec końców udało się uzdrowić tą elfkę, ale tutaj no też dowiadujemy się o monolitach, czyli to, co w długim sezonie Wiedźmina się też dowiedzieliśmy, że to one wyrwy między światami tutaj tworzą i to dzięki nim jest konunkcja sfer. No i tak tutaj na siebie bohaterowie teraz monolity tutaj będą chcieli zniszczyć najpierw oczywiście je znaleźć no i tutaj widzimy jak nasza tutaj narratorka sama mówi, że z 4 stało się 6, czyli ma tutaj już 6 osób w ekipie nie wiem dlaczego, jak ja grałem ostatnio w Dragon Age, to tylko 6 osób mogłem tutaj mieć w ekipie no to no tutaj troszeczkę jest to inaczej no i tutaj nasi Bechtolowie tutaj przybywają do miejsca, w którym widzą dwa księżyce no, i tutaj, no, kwiatek, który okazuje się jeden wielkim potworem. Czy jakby nie było, no, rozpoczyna się konyng z sfer 2 księżyca, no to inaczej tego nie można było nazwać. No, i tutaj ten potwór naszych bohaterów, tokuje Jest to Skolopendlomorf, pierwszy, który chyba tutaj przybył do tego świata. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym momencie. W tym razie się z Wami, oczywiście, jak najbardziej żegnam. I zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie nie wiadomo kiedy, ale będzie. Trzymajcie się do słyszenia. Witajcie moi drodzy. Tak. Harowot Kwi, Trzeci odcinek. W stepy i cudowne światy. Zobaczymy, jakie tym razem będą cudowności w tym serialu. na pewno nie będzie. To kurczę, nic przyjemnego. Tutaj widzimy, że rozgłoną, kochaną Gwen w pewnicy. z ostateczną rozgrywkę. Przyda się. Wychodzi na jaw. Prawda, wychodzi na jaw na 15. Są rozpalone, a ofiary złożone. Przedostatni odcinek. Dawaj, play! I tak znowu tutaj udało mi się zapoznać na Wiedźminowym Intrze. O, jeszcze szczęśliwy. No i odcinek rozpoczynamy od tego miejsca, które którym skończyliśmy. Chociaż jeszcze troszeczkę później, kiedy Skolopendron został pokonany co jest dosyć dziwne, bo dopiero Wiedźmini potrafili zabijać, a te oni tak od razu z marszu go zabili. No dziwne. No to jest naprawdę mocny przeciwnik z właśnie mitologii Wiedźmina, więc no naprawdę jestem podziwie, że udało im się ich, a właściwie go pokonać, no wiadomo, bo tylko jeden. A tak zawsze jest paru ich. No i widzimy tutaj, nasi bohaterowie kogo spotykają, tak, to jest ta krasnoludka z poprzedniego odcinka. Którą, no, dokonała swojej zemsty, jakby nie było. No i tutaj no, krzyczy, że to wyszło na żer. No i mamy to, co wyszło na żer. Mamy bestię. którą no, tutaj nie mówiłem, ale wygląda jak ważka, trochę taka przerośnięta. No i kurczę, mamy intro Blood with The Witcher Blood Tylko tutaj proszę, prosiłbym o te, te, tego witchera. Skreślenie, jakieś zamazanie, bo to nie jest łiczy, to jest droga Age, Ok, kontynuujmy. No, i tutaj, oczywiście, ci doktorowie teraz rozmyślają, jak tu bestię zabić. Tutaj, no, jeden mówi, że trzeba owce zawtróć no, To na to, na tutaj, nasz bohater, nasz pie, ten z klanów, to jest pan face i mówi, ja pierdolę, więc to, to jest, no, niesamowite, dosyć, no, fajny moment. No i też rozmyślają o tutaj stworzeniu bestii, która pokona tą bestię, czyli no tutaj już widzimy, no... E, tak zostaną powołani Wiedźmini, że oni tutaj będą tworzyć te potwory i... No cóż... <laughs> ktoś będzie musiał je zabijać. Chodzi na to, że on chce połączyć... Tutaj źle pomyślałem. tak chce swoją esencję połączyć z oceńcą potwora i tutaj dokonać transformacji. Czyli no tak będzie taki prototyp to Wiedźmina, że tak powiem. No i oczywiście tutaj jedna z tych dwójek musi się, z tej dwójki musi się właśnie poświęcić, żeby tutaj ten eksperyment Mac mógł zrobić. Więc no on albo ona, no raczej stawiam, że to będzie on. No i tutaj, gdy się teraz pytają tego psa o tajemne przejście, to ten odpowiada, że nie ma żadnego, więc no cóż. Wygląda no. na to, że on chciał oszukać wszystkich, co? I oszukał. Więc no, będzie trzeba jakiegoś innego sposobu, żeby się do zinterei dostać. No i mi się historii. Ogłęczy tym młocie, czyli do tej ukochanej, tej krasnoludki. Tak, znowu tutaj mamy ten go typu motyw. No cóż, i tutaj jej prochy, tej ukochanej są w tym młocie i temu. On tak rozmawia z tym młotem. I no, to, to cała historia, to, to jest to. No i następnie mamy w końcu. To na co tutaj ten cały ser. Czekałem, czyli na przemianę pierwszego Wiedźmina, który był elfem, pierwszego Wiedźmina, który jest elfem, gdzie jest Balzur. Ha, nie, ja nie chcę o tym rozmawiać, dobra? Idziemy dalej. Tu Alzur powinien być, a zresztą. Dlaczego nie chcę rozmawiać o tym, ok? No i widzimy też tutaj Avalacha. No cóż, tak bardzo. Się nie zgadzam z tym, co tutaj widzę, no, ale okej, okay. i następnie no, tutaj widzimy, jak krasnoludka mówi do Elfa, że jego świat zbudowali na kościach, co dosyć zabawne. Za parę tam set lat on będzie tu mówił to samo o ludziach, właśnie Elf, <laughs> więc więc tak. No i widzimy, jak tutaj ta kobieta tutaj zdradza wszystkich, idzie do cesarzowej po hajsy, za właśnie tej za Elfki, za Elfa i elfkę. A już tutaj elf się obudził. Widzimy żółte oczy. Wiadomo kto ma żółte oczy, nie muszę mówić, nie? A w kolejnej scenie tutaj już no te wojsko je atakuje, no i widzimy zdradę jakby, nie, tej starszej elfki, który no, żeby nie dać po no ona by nie żyła, nie? Bo, tutaj dyktury te ostre i tak dalej, więc no cóż, niepotrzebnie jej pomagali. Ale w ostatniej chwili wychodzi na to, że to jest była to właściwie podwójna zasadzka i to była zasadzka na tych, na tych żołnierzy. I tutaj koniec końców ta Lka no, zabija tych żołnierzy, więc no. Yy, no, what the fuck moment. żeby to było co tydzień wychodziło, no to jakbyśmy się tutaj Wow, co będzie dalej, to no niestety, no tylko cztery odcinki słabego serialu, więc no puszczony ciągle, więc no jakby nam wcale nas to nie zaskakuje. Znaczy zaskakuje, ale nie tak, jakby to było, wiecie, co tydzień wychodził ten odcinek yy, serialu. No i dzięki temu, no, tak jak to bohaterka Polawiej mówi, yy, yy, ma sposób teraz na wyjście do miasta, dzięki temu, że no, pozabijali tych żołnierzy, zabiorą ich zbroje. No i w ostatnim stanie tego odcinka dowiadujemy się, że wszystko się udało, ale ta bestia, którą ten właśnie RF się połączył. No, może przejąć kontrolę. Widzimy, że no, przejmuje kontrolę. Wygląda trochę jak Gerard podczas pierwszego sezonu naprót eliksirami. I jak to się zakończy? No, zobaczymy w następnym odcinku. I tu ja mogę zrobić cliffhanger i zrobimy to w następnym odcinku. Trzymaj się i do usłyszenia. Dajcie z tej strony woderia. To ostatni odcinek, który jest, no, o dziwo troszeczkę krótszy, no. wszystko, zapraszamy. Czy tutaj ta bestia przejmie kontrolę nad fialem. Dowiemy się dzisiaj. Zapraszam. No i widzimy, że w poprzednim odcinku się dowiedzieliśmy, że ten Mac musi poświęcić kogoś, kogo jakby kocha, no i to zrobił. i Teraz, no, przemiana, jakby się dojdzie do skutku. No i pytany, co teraz zrobić z tą całą mocą? No, on mówi, że weźmie wszystko, więc no. No, on ewidentnie jest wrogiem tutaj głównym tego serialu, więc zapraszamy. Ja was zapraszam w sumie. Zobaczmy, co to będzie. Jak to się rozwikło. widzimy tutaj wszystkich bohaterów, nie? Tutaj przedstawili na tych. Mamy Tasaka, mamy ten młot. mieczy tarcze. Miecz i tarczy chyba. Tutaj jakiś kwiatek. Skowronka. I ten Elf bodajże. No jeśli dobrze wszystko rozumiem, nie? No i zobaczmy no jak to się na... jak to będzie wyglądać oczywiście włączony głos żeby nie było strajka no i mamy taki tutaj a no właśnie logo Główne logo czyli tak jak w nie nie tutaj wszystko się łączy i w jeden wielki Blood oczy no spokojnie no niech będzie to pod wyźmię nawet nie podchodzi, ale mniejsza z tym. No i mimo wszystko, mimo tych wszystkich tutaj planu to i tak, została przez tą cesarzową no, wygwizdana, nie tutaj, no chce i tak ją, tak zabić. No i no, jesteśmy też świadkami tutaj przemowy z Kowronka, że no, razem mogą zwyciężyć. No i ogólnie tutaj no, nasz bohater się dowiaduje, że to wszystko prawda, o czym tutaj słyszał. Co oczywiście go wścieka, mówił, że jakie tutaj ofiary nie, jego tykla nie popełni, żeby tutaj. jedynie ona była bezpieczna. Więc no cóż, chyba zaraz supermoce się aktywnią i on tutaj wszystkich rozwali. Wszystko się aktywnia. No i tutaj wychodzi ta bestia. Z jakby tutaj na razie tylko się obserwuje, coś dosyć interesujące. Może to wiecie, ten potwór to kolega z innego świata, co? No i wszyscy zaczynają walczyć tam. Ogólni przyjaciele, no, idą tutaj. A nasz elf tutaj będzie walczył z tym potworem. No, dosyć ciekawy mecz ma w ręku, przynajmniej to. No i mamy spotkanie: te dwie kobiety się tutaj. Spotykają. Gdzie no tutaj oczywiście z cesarzowa mówi, że wszystko to dla elfów zrobiła. No oczywiście nie mogło tutaj być innego tej finału jak śmierć cesarzowej. No myślałem, że to ten elf jakoś tam w takim wiecie rozerwi na strzępy, ale no. To jednak było ona, więc no niech będzie. Oczywiście Balor wrócił od i teraz będą walczyć i, i oni. No i to dobrze, chociaż jakaś jedna będzie taka bardziej efektywa walka. On tutaj włada i już na no, wyższym poziomie magii, więc no zajebiście. No elf tam gdzieś poleciał przez okno z tym potworem, z tą wielką ważką, a tutaj no cesarzowo no nałożyła sobie koronę. Nie wiem po co, to ona no, zaraz zginie, bo jest przecięta. E, ma nóż w sobie. Ale no zawsze może uprać koronę, to jest no bardzo inteligentne tutaj, żeby ostatnio tej chwili spędzić na tym swoim wielkim sedesie. No i tutaj przychodzą rebelianci, on wyciąga sobie ten nóż no i tak, tak kończy swoje żywo. To no nieźle, Mówiąc, żeby. No i zapamiętaj, no taką. No, no zapamiętaj, raczej, nie? zwłaszcza jak skierowałem balladę o niej. No i tutaj mamy tego. I jest dosyć wściekły, jak widzimy, nasz elf. No i elf go załatwia, Tutaj dosyć do masa dopakowano. On teraz jest, jest mu mięśnie urosły i na pewno plecy mu rosły, nie? Po prostu rzucił mieczem takim z kamienia, wiecie jaki jest sposób, że tym mieczem posągł go, rzucił w tą wielką ważkę, no i takim sposobem go chyba zabił. No, To nie czas wcale na iwaty, no bo tutaj no, no, tego naszego kolegi elfa nie ma, już jest właśnie on tym złym potworem, no i zabija tego elfa z brodą, nie z tasakami, więc no, dosyć smutna scena. Aczkolwiek nie ubolewamy na tym, bo nie było czasu się z nim kiedyś związać, no to tylko trwa cztery odcinki, ten cały ser, więc tak. No ale zostanie on przez tą elfkę, więc no spoko. No i ten cały stalagmyn został zniszczony. Ale tu właśnie to zniszczenie tutaj rozdziwiło niebo i koniunkcja sfer się rozpoczęła, więc no. I zniszczenie tego nie było za mądrym pomysłem, jak widać. No i do tutaj gdy ta koniunkcja sfer... Się zakończyła, Tutaj dziwni przybyli, przybyli, czyli no to my, ludzie, kurczę. No taki miałem tutaj nadzieję, że właśnie to całkowicie sweatshake się skończy, właśnie jak ludzie tutaj przybędą na kontynent. No i przybyli, więc zaraz będą nie niewolnicy, nie, zaraz tutaj. No, tutaj elfy oczywiście ich przywitają z otwartymi romanami, a potem no będą chować się w lasach i będzie skojatel. No i oczywiście teraz tam. Y Elfka jest wciąż, oczywiście, tam nie wiadomo kto tutaj krew. A przepowiednia dalej, ostatnie sceny tutaj, to mam przepowiednie, gdzie nie wiadomo kto tutaj, kto nosi teraz krew tej elfki, tego połączenia z potworem. I widzimy jaska, któremu ta cała istota, z którą tutaj teraz rozmawi, który tutaj jest tło fabularne, Gdzie tutaj dosyć mocno, żeby tam miecz krwi, ten tło że ktoś coś opowiada dla jaskra. Gdzie no, w mieczu przeznaczenie był to Gera, który opowiadał, właśnie historię dla jaskra. A tutaj jest ta elfka. No i ta elfka każe no, opowiedzieć tu balladę o siedmiorga. Więc no, będzie jaskiem mianował balladę. Fajnie było, jakby, jakbyśmy ją usłyszeć, to byłoby coś fajnego. Potomek i zaś śpiewa ostatnio, czyli kurczę, jaskier jest tym ostatnim potomkiem, co jest. no Wow, do coś dopisali do historii jaskra, No cóż, Ej, nie wiem jak to skomentować. No, jaskrę nie jest jakimś, jakimś bardzo znakomitym. Zwłaszcza, że to jest jakby Andrzej Sapkowski, to Ej, że niby wiecie, że to on. Ten na, narrator, właśnie, Wiedźmina jest. Że, że no jakby to Sapkowski w tym świecie, to jakby jaskrem jest, nie? Bo to on zawsze opowiada o Wiedźminiu, te ballady. No i tak to się kończy. Tutaj coś dodali do historii jask, że to on jest właśnie tym podamkiem. Czy to jakoś się rozwinie? No może powie, powie Groletowi w trzecim sezonie, który jak wiemy będzie. Pożegnanie z Henrym Kawilem jako. I Wiedźwin. jak to będzie. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy sezon. No i dla mnie to wtedy się serial ten właściwie skończy. Bo bez niego to jakoś tak głupie będzie to oglądać. Jak w imieniu głównego bohatera kogoś innego. No cóż, ten sery był no no, takie, żeby sobie obejrzeć nic więcej, to no, dodali coś do Jaskra, ale to nic wielkiego. No, ja się z Wami żegnam. ten no, tę jest gniotem, ale no, obejrzeliśmy to, jakby jak Wy to oceniać, dla mnie to jest to w ogóle nie powinno powstać. Jest to tylko to, żeby, no, coś mieszać w tej historii, żeby twórcy jeszcze coś tam tutaj zepsuli tego postać, bo, no, był zawsze zwykły. bardem i tak powinno to zostać, aczkolwiek, no, może to będą w trzecim sezonie no, na pewno o tym opowiem Geraltowi, co go spotkało, nie? Oczywiście Geralt jakoś to nazwie, kto to był, ta istota, nie? I tak dalej. Mam nadzieję, że to się pojawi w trzecim sezonie. Ja w tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. W tym momencie ja się z wami naprawdę już teraz żegnam i do usłyszenia do kolejnych materiałów. Tak, niestety nie ma sceny po napisach, niestety. A czekajcie, coś jest. Aha, Ciri. Z pierwszego sezonu, nie? U. Tego bym się nie spodziewał. On obserwuje potępki Larry Dory, nie? Tak. I trzeci sezon Incoming, nie? Obserwował ten. Larydoren. Doren. A Wallach, nie obserwował potomki nie Lary Doren. Cóż, to na tyle do usłyszenia.